Hej, przed nami najciekawsze przygodówkowe i okołoprzygodowe premiery listopada. Zaznaczam, że nie wziąłem pod uwagę dwóch listopadowych premier, które wcześniej zaliczyłem do października. The Invincible, fabularna gra przygodowa, czy raczej symulator chodzenia oparty na powieści Stanisława Lema Niezwyciężony, nie zachwyca gameplayem i jego dość ubogimi mechanikami, natomiast potrafi opowiadać angażującą historię. Wcielamy się w astrobiolożkę jasną, która trafia na niezbadaną dotąd planetę Regis 3. Wkrótce ona oraz jej załoga stoczą dramatyczną walkę o przetrwanie. Grałem i polecam, ale wyłącznie ze względu na opowieść, bo rozgrywka nie na wiele nam pozwala. Jednak dla miłośników symulatorów chodzenia jest to pozycja więcej niż obowiązkowa. Pendulo Studios, jak ja was lubię. I to wcale nie ze względu na waszą najpopularniejszą serię Runaway, ale przede wszystkim za przygodówkę, która jest dla mnie numerem jeden, jeśli chodzi o humor, mianowicie The Next Big Thing, oraz za intrygującą, mroczną, ale i zabawną dwuczęściową dotąd i chyba na zawsze serię Yesterday. A poza tym wystąpiliście w moim materiale. Ale odchodzicie od klasycznych gier przygodowych, pozostając na gatunkowych obrzeżach. I nie wiem, jak na tym wychodzicie finansowo, ale szerokie wody zbliżające się momentami do mainstreamu to także dużo większe wymagania. I o ile Tintin Reporter Seekers of the Pharaoh wygląda na moje oko bardzo ładnie, tak mieszane opinie na Steamie i wśród recenzentów sugerują, że z rozgrywką jest coś nie tak, że jest zabugowana. A w grze wcielamy się w tytułowego Tintina i jego towarzysza Milusia. To pies, nie mylić ze smokiem Skajko i Kokosza. No i nasza para bohaterów wyrusza na poszukiwanie legendarnego grobowca faraona Kiszkosza, przy okazji trafiając na siatkę przemytniczą kartelu narkotykowego na Bliskim Wschodzie. Elementy przygodowe z zagadkami, ale i skradanki, pościgi, wybuchy, czyli jednym słowem mamy do czynienia z przygodową grą akcji. American Arcadia to kolejna gra leżąca gdzieś na obrzeżu przygodówek, ale jednocześnie prezentująca bardzo interesujące i nietypowe podejście do rozgrywki, bo łączymy w niej platformówkę 2,5D z grą przygodową widzianą z perspektywy pierwszej osoby. Fabuła ma w sobie pierwiastek Truman Show, bo tytułowa American Arcadia to najpopularniejsze reality show na świecie. W retrofuturystycznej metropolii z lat 70. ludzie żyją dostatnio i szczęśliwie, nie wiedząc, że są oglądani. Co gorsza, za spadek popularności show uczestników czeka śmierć. A my wcielimy się właśnie w jednego z uczestników, Trevora, ale i osobę z realizacji, Angele. I te dwa typy rozgrywki, o których wspominałem wcześniej, będą się pojawiać naprzemiennie, w zależności od tego, którym bohaterem będziemy aktualnie kierować. Oceny nie pozostawiają wątpliwości. Gra jest bardzo dobra. Niepozorne pixelartowe przygodówki z reguły nie zyskują wielkiej popularności, chyba że trafią w wydawnicze ręce Dave'a Gilberta. Goo Games ze swoim The Will of Arthur Flabbington wprawdzie w nie nie trafił, ale systematycznie przebija się do świadomości fanów point and clicków dzięki bardzo dobrym ocenom i recenzjom. No bo na 5 gwiazdek na 5 możliwych w Adventure Gamers trzeba sobie zasłużyć, nawet jeśli ten serwis swoje najlepsze lata ma już za sobą. No i 67 ocen pozytywnych na 67 możliwych na Steamie też wiele mówi. Fabuła opowiada o testamencie pozostawionym nam przez wujka, no i w tymże testamencie jest mowa o tajemniczym skarbie. Mogą go odzyskać tylko dwie osoby, ale one akurat nie są tym szczególnie zainteresowane. Za to my jesteśmy, bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. A jak nie chce, to cóż poradzić, trzeba sięgać do nadnaturalnych środków i nawiązać kontakt z duchem zmarłego wujka. Po samym opisie widać, że gra humorem stoi,
ale podobno również zagadki są w niej na wysokim poziomie. Polski deweloper Desert Fox zyskał sporą popularność swoją grą Bad Dream Coma i jej kontynuacją pod tytule Fever. Niestety jego ostatnie gry notują dramatyczny wręcz spadek popularności, no bo po prawie 2000 i 1000 ocen Bad Dream Furgatory sprzed pół roku ma ich całe 18, a Faded Stories Full Moon jeszcze lepiej, bo aż 6. Co do fabuły, raz na około 100 lat niepochowani i zapomniani nieumarli gromadzą się w mieście Greenberg, aby odbyć swój ostatni marsz, a idą do katakumb miejskich, otwieranych przez władze miasta podczas pełni księżyca. Surrealizm, wyjątkowa oprawa wizualna, burzenie czwartej ściany i kreatywne zagadki. To wszystko cechuje gry Desert Foxa. Czas przywrócić rodakowi popularność, na jaką zasługuje. The Miller-Powell Principle to wcale nie taki ubogi krewny Portala. Portali tutaj mamy pod dostatkiem, do tego sporo zagadek, no i jest też broń. A fabularnie gra ociera się o równoległe wymiary i sekrety przeszłości, jest więc solidna tajemnica do rozwikłania. Kierujemy pracownikiem laboratoriów Delta, Harrym Hermanem, który właśnie bada zjawisko podróży pomiędzy wymiarami. Ale w trakcie badań coś idzie nie tak, jak zakładał, no i będziemy wraz z nim musieli zrobić użytek z broni, dość wszechstronnej, bo służącej do rozwiązywania łamigłówek, ale czasem i do likwidowania napotkanych kreatur. Wiecie, uważam, że Portal 2 to jedna z najlepszych gier wszechczasów, a tu widzę odrobinę tego klimatu, który cechował Portal, więc chyba warto tę grę sprawdzić. Orten was the case to ciekawy przypadek, bo według opisu na Steamie jest to bezpłatna gra logiczno-przygodowa, za którą jednak trzeba zapłacić 67,99 zł, także pojęcie za darmo nabiera tutaj nowego wymiaru. Tak czy inaczej gra jest dość interesującym i kolejnym w ostatnich miesiącach podejściem do tematu pętli czasowej. Kierujemy Ziggym, który budzi się pewnego dnia z dziwnym znakiem na dłoni i nie pamięta, co wydarzyło się poprzedniej nocy. To akurat nic dziwnego, bo wielu tak ma po suto zakrapianych imprezach. W każdym razie, po kilku minutach błądzenia po uliczkach dzielnicy Orten, eksplozja przywraca Ziggiego tam, gdzie obudził się chwilę wcześniej. A to wszystko jest częścią złowrogiego spisku. Jak w większości gier tego typu, trzeba wykorzystywać wiedzę, którą zdobyliśmy wcześniej, zupełnie jak w Dniu Świstaka. Legendarny film, ale grze status legendarnej chyba nie grozi, choć oceny ma więcej niż solidne. I to już wszystko w najciekawszych premierach listopada.